dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej tutaj skromnej szkolnej uroczystości zakopania kapsuły czasu 2020-2055. Na początku poproszę o głos dyrektora szkoły. Dziękuję. Ja również witam wszystkich. Są wśród nas i będą świadkami tego wydarzenia, jak przygotowanie kapsuły czasu. Pani burmistrz Gabriela Staszkiewicz. Witam bardzo serdecznie. Jest pan wiceburmistrz Krzysztof Kaptura. Notabene były przewodniczący Rady Rodziców tutaj u nas w szkole. Witam również obecnego przewodniczącego Rady Rodziców, pana Wojciecha Kozioła. Jest z nami również miejscowy radny, pan Władysław Mazura, tak, przepraszam, się mi jakoś z Kaszturą kojarzyło teraz, to wszystko poknosiło. Bo Kaszturów na tym terenie jako radnych było więcej. Na pewno zastanawiacie się wszyscy Państwo, dlaczego akurat dzisiaj, dlaczego kapsuła na swoim tytule ma napisany rok 2020, a nie 21. I dlaczego do 2055 roku? No, w 20 roku po pierwsze no, było to praktycznie niemożliwe, a w 20 roku obchodziliśmy 65-lecie istnienia tego budynku jako szkoły podstawowej tutaj na tym terenie. A dlaczego 25? No łatwo, 55? Łatwo sobie policzyć, że wtedy będziemy obchodzić okrągłą setną rocznicę przeniesienia szkoły tutaj na ten teren, do tego budynku przy Katowickiej 68. Wszyscy patrzą z zainteresowaniem, co jest w środku. Klasa 5A, która była najbardziej zaangażowana w tworzenie tego wszystkiego, co to się w tej kapsule czasu znajduje, umieściła tam różne rzeczy. Nie ograniczaliśmy ich w ogóle. Zastanawiałem się, co jako dyrektor powinienem tam umieścić, więc daliśmy tam mnóstwo zdjęć rady pedagogicznej, uczniów, wszystkiego, co działo się w ostatnim czasie w szkole, listę pracowników szkoły, pewne ciekawe wydarzenia z życia szkoły. Chciałem tam również umieścić swoją komórkę, mam taką starą, ale powiedzieli mi, że na 2020 rok to już było za stare urządzenie. Ja trochę przyciszę, bo... Ale co? Bo chyba jest jakiś pogłos. Czy mnie słychać teraz? Chyba tak. Więc moja komórka tam się nie znalazła i dalej mogę z niej korzystać. Na pewno moja żona będzie zadowolona, bo jak chce coś potem ode mnie, to ta komórka w ogóle nie działa, bo to jest taki trochę archaiczny urządzenie. Dlatego do końca nie wiemy, co tam jest, chociaż ja przejrzałem dokładnie, tam są różnego rodzaju zabawki, takie akurat na czasie, które młodzież często wykorzystuje dla uspokojenia, dla różnych takich sytuacji. Są numery czapsopism tutaj naszych lokalnych, wiadomości ratuszowe tam zostały umieszczone, głos ziemi cieszyńskiej i różne nie takie bardzo ważne, bez jakichś takich wrażliwych danych osobowych, również pewne dokumenty szkolne również tam się znalazły. Dalsza część uroczystości przed nami, uroczystość poprowadzi pani Joanna Kulesza-Ziobrowska, która była no, inicjatorem całego tego zamieszania. Zapraszam. Jeszcze jedna rzecz, później pani Jasia powiedziała. No. Mamy tutaj gości, prosilibyśmy gości o podpisanie takiego listu, który będzie również włożony do kapsuły czasu. Bardzo proszę. Zakopanie kapsuły czasu 2020-2055. 2020 rok dla całego świata przyniósł ogromne zmiany. Spotkaliśmy się z czymś, czego wcześniej nie znaliśmy, a na przestrzeni kilku dni zmieniło się całe nasze dotychczasowe życie. Jedną z największych zmian przeszła edukacja i sposób nauczania. 2020 rok to także 65. urodziny Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie. Z uwagi na te dwa wyżej opisane wydarzenia zgromadziliśmy przedmioty oraz listy, które będą lekcją historii dla następnych pokoleń. Umieściliśmy je w kapsule, którą zakopaliśmy pod murami naszej szkoły. Zaplanowaliśmy, aby została ona odkopana w 2055 roku, kiedy to szkoła będzie obchodziła setne urodziny.
11 listopada to rok rocznie wspaniała lekcja historii, dlatego zdecydowaliśmy się, aby właśnie ten dzień był początkiem lekcji historii dla przyszłych pokoleń. Zakopanie naszej kapsuły zaplanowaliśmy na godzinę 14 przy budynku szkoły. Dyrektor Grzegorz Konieczny i Anna Kulesza wraz z zaangażowanymi uczniami 5 A Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami przedszkolnymi. No i tu są wymienieni goście, więc zaraz podpiszemy. Ja się niezwykle cieszę, jeśli mogę coś dodać. Wracając z uroczystości, które odbyły się na rynku w Cieszynie, spotkałam taką na przejściu na Placu Wolności spotkałam rodzinę tata i czwórka dzieci, które wracały właśnie z uroczystości. Pytałam się, jak im się podobało i mówię, że będę zakopywać kapsułę czasu dzisiaj. Jak jej nie będę zakopywać, to trochę jestem rozczarowana, bo tak jak mówię, ostatnio w lakierkach próbowałam zakopać drzewo, więc dzisiaj się przygotowałam. Jedną łopatę, będę głupio wyglądać w tych szpilkach, jak będę kopać, używać sztychówki. Szanowni Państwo, świetny pomysł. Myślę, że takie kapsuły czas, jak wiecie, na wieży zamkowej, która wieży ratuszowej, która w przyszłym roku będzie remontowana. Jest też taka kapsuła czasu. Chyba Buła ją nazywali, czy jakoś tak. W każdym razie tam w tych dokumentach znaleziono w 80. którymś roku bardzo istotne dokumenty, które też nam powiedziały, jak ten Cieszyn nasz wyglądał kilka lat wcześniej, także pewnie jak będziemy w przyszłym roku remontować wieżę ratuszową, to umieścimy tam też może informację, że taka kapsuła czasu została również przy szkole podstawowej numer 6 zakopana, żeby to nie umknęło gdzieś tam. Wielu z nas chyba 55 roku nie dożyje, ale wy na pewno. Także pamiętajcie, że trzeba to będzie odkopać. Wszystkiego dobrego i już podpisuję z największą przyjemnością. Chciałem powiedzieć, że zadbaliśmy o wszelkie o bezpieczeństwo. Tutaj wykopana została dziura przy szkole. Harcerze jeden tutaj jeszcze został, jest silny i gotowy, chociaż stoi tu od wczorajszego dnia i pilnuje, żeby nikt nie wpadł do tej dziury. Żeby się nam kapsuła nie zmieściła. Historia pokazuje nam, że w zasadzie to, co będzie kiedyś, budujemy tu i teraz. Zastanówmy się nad tym tematem, rozważając słowa Wisławy Szymborskiej. Trzy słowa najdziwniejsze. Kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. Każdy z nas jest częścią jakiejś rodziny, miasta, społeczności lokalnej, świata. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją na tym świecie. Warto zastanowić się, czy mamy być za co wdzięczni. Zapraszam do wysłuchania kolejnego tekstu. Jestem kim jestem, niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Inni przodkowie mogli być przecież moimi, a już z innego gniazda wypłynęła mi. Już spod innego pnia wypełzło wózce. W garderobie natury jest kostiumów sporo. Kostium pająka, mewy, myszy polnej. Każdy od razu pasuje jak ulał i noszony jest posłusznie aż do zdarcia. Ja też nie wybierałam, ale nie narzekam. Mogłam być kimś o wiele mniej osobnym, kimś z ławicy, mrowiska, brzęczącego roju, szerpaną wiatrę, cząstką krajobrazu, kimś dużo mniej szczęśliwym, hodowanym na futro, na świąteczny stół, czymś, co pływa pod szkielcem, drzewem uwięzłym w ziemi, do którego zbliża się pożar, źródłem kratowanym przez bieg niepojętych wydarzeń, typem spod ciemnej gwiazdy, która dla drugich jaśnieje. A co gdybym budziła w ludziach strach, albo tylko odrazę, albo tylko litość? Gdybym się urodziła nie w tym, co trzeba plemieniu i zamykały się przede mną drogi. Los okazał się dla mnie jak dotąd łaskawy.
Mogła mi nie być dana pamięć dobrych chwil, mogła mi być odjęta skłonność do porównań. Mogłam być sobą, ale bez zdziwienia, a to by oznaczało, że kimś całkiem innym. Pani, chciałbym na początku posłużyć się cytatem. Teraz lepiej? Zdecydowanie lepiej. Szanowni Państwo, chciałbym na początku posłużyć się cytatem. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Repliką czasu to byłby cud. Autorem tych słów jest nieżyjący już legendarny Ryszard Riddell, wokalista zespołu Jam, a tytuł piosenki brzmi Repliką czasu. Podróże w czasie, szanowni Państwo, to jedno z marzeń ludzkości. Tematem tym zajmuje się literatura i film. Jednym ze słynniejszych filmów traktujących o tej tematyce jest film Roberta Zemeckisa Powrót do przyszłości. Jest to trylogia. Główni bohaterowie, w cudzysłowie szalony naukowiec dr Emmett Fly i jego uczeń Marty podróżują w czasie. W pierwszej części, a akcja, główna akcja, teraźniejszość tego filmu to są lata 80. W pierwszej części podróżują do lat 50. W drugiej części spotykają siebie w roku 20. XXI wieku, czyli dzisiaj, czyli naszej teraźniejszości. I w trzeciej części, ostatniej już, podróżują ponownie do przeszłości na Dziki Zachód do lat 80. XIX wieku. Na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim jest rozpowszechniony zwyczaj, że rodzice nowonarodzonemu dziecku zakładają album. Ja mam ten album, podejrzewam, że zdecydowana większość z Państwa także posiada takowe albumy. Ten album towarzyszy mi od mojego pierwszego dnia i podejrzewam, że będzie towarzyszył do dnia ostatniego. Dzięki temu albumowi możemy dokonywać właśnie takich wędrówek w czasie. Możemy wracać do przeszłości. Bardzo często w rozmowach ze znajomymi, z bliskimi mówimy, wspominając o przeszłości, to były dobre czasy, stare dobre czasy, kiedyś to było fajnie, lepiej i tak dalej. Szanowni Państwo, kapsuła czasu, idea kapsuły czasu to połączenie teraźniejszości z przyszłością w pierwszym etapie. W drugim etapie jest to połączenie już teraźniejszości z przeszłością. Sama idea tworzenia takich kapsuł czasu jest to wiek XIX, druga połowa wieku XIX. Początkowo takie kapsuły czasu wmurowywano w budynki mieszkalne. Początkowo to zazwyczaj wykonawca tego budynku zamieszczał krótkie informacje o roku, w którym ten budynek był oddany do użytku, kto wykonywał ten budynek, ewentualnie krótkie informacje na swój temat. Czasami wkładano miejscową, lokalną gazetę. W drugiej połowie XX wieku forma organizowania tych kapsuł czasu zmieniła się. Te kapsuły czasu zaczęły tworzyć społeczności lokalne. Tak jak tu, społeczność szkolna, uniwersytecka, zakłady pracy. I zmieniło się także przesłanie tych kapsuł czasu. Tak szukając w internecie, jaki jest horyzont czasowy kapsuły czasu. Jest to 20, 40, 60 czy 100 lat nawet. Natknąłem na informację, że jeden z uniwersytetów w stanie Georgia w Nowym Jorku założył, że swoją kapsułę czasu otworzą dopiero w roku 8113. Ale to nic. Polscy naukowcy na stacji badawczej w Spitsbergen zakopali na wyspie kapsułę czasu głęboko, że w wyniku cyklu geologicznego ta kapsuła czasu ma za 500 000 lat wrócić na powierzchnię Ziemi. Pewnie Państwa ciekawi, co oni tam w tej kapsule czasu zawarli. DNA kobiety, mężczyzny, nie wiem dlaczego szczura i ziemniaka. Szanowni Państwo, kapsuła czasu jest, tak zostało powiedziane, wędrówką w przyszłość.
mamy za zadanie przekazać właśnie naszą wizję teraźniejszości, przyszłości. Drugie zadanie kapsuły czasu to integracja środowiska lokalnego. Dzisiaj zostało już powiedziane, z jakiej okazji się tutaj spotykamy i z jakiej okazji ta kapsuła czasu zostanie za chwilę zakopana. Jest to 65 i jednocześnie 66-lecie założenia tej szkoły na Pastwiskach. Od 66 lat ta szkoła służy tutaj mieszkańcom Pastwisk, mieszkańcom w zasadzie można powiedzieć całego Cieszyna, bo do szkoły uczęszczają nie tylko dzieci tutaj z rejonu, ale z całego miasta i z sąsiednich miejscowości. Na zakończenie chciałbym życzyć klasie 5 A, by i oczywiście pani Kuleszy, by, ja nie wiem czy dożyję, to już jest ten rocznik, że już trzeba zadawać takie pytania, co będzie za 35 lat, by za 35 lat, kiedy będziecie odkopywać tą kapsułę czasu, byście mogli powiedzieć, że rok 2021 to były te stare, dobre czasy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i poprosimy teraz panią burmistrz o takie symboliczne zawiązanie kokardy, którą mamy na naszej kapsule. I poprosimy teraz tutaj naszego przedstawiciela harcerstwa razem z przedstawicielami klasy 5A o przeniesienie kapsuły czasu na jej miejsce.